Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad. Dzisiaj ponownie jestem w Horodle i zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Znalazłem pierwszą monetę dzisiaj. Ciekawy jestem, co to jest. Możliwe, że druga RP. Tak, 5 groszy z drugiej RP. Mam i pierwszą dzisiaj kuleczkę ze szrapnela. Znalazłem boratyneczkę, ale jest taka wygięta. No szkoda. Znalazłem kuleczkę od czarnoprochowca z takim jeszcze widocznym kawałkiem odlewu. Coś takiego teraz trafiłem. Ciekawe, co to mogło być. Jakieś kółeczko. Nie wiem, co to mogło być. Chyba jakieś kółko. Może od jakiegoś fotela, czy od czegoś, ale chyba trochę za małe. Mam i pierwszą dzisiaj łuseczkę. Tym razem wyszedł mauzerek. Znalazłem kolejną monetę. Ciekawe, co to jest. Za wiele nie widać na niej. Coś znalazłem. Ciekawe, czy to guzik, czy monetka. Bardzo zaklejone. Znalazłem kolejną monetkę. O, chyba perelek będzie. Tak. Rocznik 1960 któryś. A nominał 20 groszy. Jest i kolejna kuleczka ze szrapnelka. Mam kolejną monetkę. To chyba będzie jedna, druga kopiejki. Ale jest strasznie zaklejona. Znalazłem kolejną monetę. Tak mi się wydaje, że to będzie ponownie boratyneczka. Delikatnie powyginana, ale już ładniejsza od ostatniej. Teraz znalazłem plombę. Proszę bardzo. Teraz trafiłem łódeczkę amunicyjną, no, która ucieka. Łódeczka jest, to wiadomo, od mauzerka. A teraz znalazłem taki oto mały pocisk. Nie wiem, czy to muszkietówka, czy coś bardziej nowszego, pod brenekę podchodzącego. I trafiłem kolejny taki pocisk. Znalazłem teraz taką większą monetę. Ciekawe, co to jest. No, za wiele nie widać na tej monecie. Słabo. Duży zielono-brązowy krążek. Mam kolejną monetę. Co to jest? To jakąś dwójeczkę widać. I data. No, uciekła kolejna moneta. Te monetki chyba nie lubią mnie. A może rękawice za grube? Bo to jeszcze takie trochę zimowe. 1000.
nie powiem wam. A monetka to są chyba 2 krolery. Ale tutaj ładny orzeł z tyłu jest. Daty wam nie powiem, może na podsumowaniu uda się rozszyfrować. Ale to na pewno 2 helery. Znalazłem kolejną monetę. Ciekawe co to mogło być. Brak szczegółów. Jest kolejna monetka. Ciekawe co to. Kolejna zagadka. Teraz wyszła taka ładna złotóweczka z PRL-u. Rocznik 86. Pozdrawiam wszystkich z 86 rocznika. Znalazłem kolejną monetę. To chyba będzie jedna kopiejka. Na tej przynajmniej coś widać. Tak, jedna kopiejka. Ale stan też słaby. A teraz znalazłem kawałek zapalnika od carskiej 76, zwany cyckiem. Ostatnio dużo jej kopię. Proszę bardzo. A teraz wyszedł taki duży pocisk z muszkietu. Coś takiego teraz znalazłem. Ciekawe co to mogło być. Jakiś otwór widać. Materiał chyba mosiąc. Ciekawe. O, jest jakiś napis. Cyrylicą. I rocznik chyba nawet widać. Czy nie? Może jakiś numer identyfikacyjny. Chyba numer. O, coraz więcej danych się pojawia. Ciekawe co to. O, tutaj to jeszcze jakaś liczba jest. Zaczęło się chmurzyć na polu, a więc musiałem zawijać się do domu. A tutaj są śmieci z tego pola akurat. Trochę tego było, pole posprzątane i zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu, a więc można zaczynać podsumowanie. Jak widzicie, trochę tych fantów udało się wykopać. Zaczynamy od lewej. Jakiś mosiąc, jakiś drucik, takie inne elementy, kawałek jakiegoś zawiasu, blaszka. To chyba była łyżeczka, jakieś kółeczko. Nie wiem od czego. Kawałek zapalnika od carskiej 76, tak zwany cycek. Łuseczka karabinowa z Mausera. Łódeczka prawdopodobnie do takiej łuseczki, proszę bardzo, powinno to wejść. O, 5 sztuk tutaj było. Lecimy dalej. Takie kuleczki od czarnoprochowca, te dwie jeszcze jak widzicie mają takie kawałki odlewów. Pocisk muszkietowy, taki dosyć charakterystyczny, i 2 takie mniejsze pociski. Prawdopodobnie to były berdany. Jedziemy dalej, teraz będą monetki. 3 krajcary, 2 helery, kopiejki, ale stan tragiczny. Jedna, druga kopiejki, monetki z PRL-u. 2 monetki, których nie mogę rozszyfrować. Tutaj 2 baratyneczki, 5 groszy z drugiej RP, rocznik niewidoczny, plomba i na sam koniec fant dnia, czyli liczny znak. Na początku nie wiedziałem co to jest, bo pierwszy raz zobaczyłem taką blaszkę, a ta blaszka jest po prostu
rosyjskim nieśmiertelnikiem z okresu I wojny światowej. Sporo chodzę, ale takiej blaszki jeszcze nie widziałem, ale już wiem, co to jest. Czwarta rota i tutaj jest 3. Narewski Pułk Piechoty. Numer żołnierza prawdopodobnie 89. Kolejny wypad zaliczam do udanych. Fanty, jak widzicie, dosyć okazałe. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!